Moi drodzy, ponieważ widzę, że ostatnia rozmowa z Robertem i Moniką Janowskimi wzbudziła w Was bardzo dużo emocji, Monika ma mnóstwo tutaj fanek i fanów, bardzo licznie komentujecie ten film i ogólnie chcielibyście więcej, to my dla Was przygotowaliśmy to więcej. Ponieważ moja rozmowa z Moniką i Robertem trwała nieco dłużej niż ta, którą puściliśmy Wam na YouTube, to przygotowaliśmy dla Was materiał specjalny. Kolejne fragmenty tej rozmowy, naprawdę wspaniałej, emocjonalnej. Dla mnie ta para jest ogromnym odkryciem. Widzę, że Wy podzielacie te moje emocje, więc materiał specjalny do obejrzenia już teraz! Posłuchajcie, ale no to wykazaliście się też taką ogromną dojrzałością, no bo jednak Ty mieszkałaś w Stanach. Robert samolotem? Never. Nie lata! Never ending story. Never say never, nie latam jeszcze. Więc Ty po prostu musiałaś być na tyle nim oczarowana, że wróciłaś do Stanów, spakowałaś swoje życie w walizki, przytachałaś to do Polski, żeby być z facetem, który mieszka z dziećmi. Jakby musiałaś być tego pewna na 100%, mam wrażenie. Nie, ty, nie umiem tego wytłumaczyć. Ja, no, tak, ale odpowiedź jest bardzo skomplikowana. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Ja po prostu, jak się podjęłam czegoś, to mi się tak teraz wydaje. To ja nie myślałam, ja bardziej myślałam w kategoriach... Podeszłaś do tego zadaniowo? Tak, niestety. Teraz stety, ale na początku podeszłam do tego zadaniowo. Że znów dziewczyny, jak, nie mogę im tego zrobić, tak? Trzeba wychować, trzeba... Czyli ja rozumiem, że w ogóle dziewczyny, kiedy Ciebie poznały, bardzo ciepło Cię przyjęły. Bardzo, bardzo. Myśmy się, w ogóle, żeby nie było, że ja podeszłam zadaniowo i w ogóle zero uczucia. Nie, myśmy się wszyscy od razu bardzo polubili, bardzo. Mhm. I z dziewczynami, i my jako para, oczywiście się bardzo kochamy. No. Ale Wiesz, bardzo lubimy. Jedno zdanie, to nie jest też takie proste. No absolutnie. Jak jesteś samotnym rodzicem i teraz ma się pojawić kobieta w domu, są dwie córki, to też nie może być taka pochopna rozmowa. Tak. Słuchajcie, dziewczynki, będzie tutaj nowa pani, wiesz, ciocia albo coś tam i tak dalej. No to, to jest trudne i trzeba przygotować dzieci do tego, prawda? Więc to też nie było tak, że jednego dnia prawie przywieźliśmy walizki, tylko to poznawanie to był jakiś taki etap, ale wreszcie nastąpił dzień, gdzie Monia przyszła. No, mówię, to jest właśnie moja... to jest Monika? Przyszła, Ania Remuzia, spok! I poszła do swojego pokoju. Czyli pełna akceptacja. Spoko, tak. A Tolka poszła sobie... No fajne te testy. Tolka, powiedz, bo to jest bardzo śmieszne. Ale lubisz bardziej zielony czy niebie, czy żółty? Bo Tolka jest młodsza, więc Tolka jeszcze wtedy taka była, tak. Teścik przeprowadziła. Czy żółty, musztardę, super, ja czy też. Musztardę, czy ketchup, czy horrory, czy komedie. No jakieś w ogóle pytania od czapy. I ja pamiętam tylko tak taki miałam przebłysk, że albo odpowiem prawidłowo, tak, albo muszę się wynieść. Albo odpowiem tak, jak naprawdę czuję, bez względu na to, czy trafię, czy nie, bo jak zacznę grać od samego początku, to już jest masakra. To już jest gruz po prostu i pozamiatane. Pełna przejrzystość i szczerość. Taki zabawny ten. Ale się okazało, że wszystko trafione, bo z Tolką wolimy majonez bardziej, wolimy komedie romantyczne niż horrory, lubimy kolor żółty i w ogóle jest. Powiedzieliście też o bardzo ciekawej rzeczy, że faktycznie ten etap randkowania się pojawił u Was nie bezpośrednio po poznaniu, tylko po jakimś czasie, kiedy bardziej sytuacja na to Wam pozwoliła. Ale wydaje mi się, że to w ogóle jest piękna rzecz, o której powiedzieliście, bo to randkowanie już takie było bardzo świadome, że Ty dawałeś kwiaty kobiecie, z którą byłeś 5 lat. Więc to nie była taka niewiadoma pod tytułem, no poznałem dziewczynę, jestem z nią chwilę, wysyłam jej kwiaty, żeby zrobić dobre wrażenie, żeby się zakochała, żeby mieć fajny wieczór. Tylko to jakby są już takie pełni świadome kroki. I to ma chyba jeszcze większą wartość, takie randkowanie po latach, co? Inaczej smakuje. Ja troszkę muszę przyznać teraz, przepraszam Cię kochanie, po tych 10 latach, że to nie było takie spontaniczne z mojej strony na początku. Że to śniadanie to chyba było takie dosyć przemyślane, wymyślone, celowe. Bo fajna dziewczyna nie będzie miała, że czuła obciachu, ale po prostu przyjdzie i cześć. Nie będzie miała focha, że gdzie rano, nie, to wieczorem od 19, tylko przyszła. Kurde, taki wielki plus.
Z tymi nartami. Drugi plus. Nie przyszedłem na randkę, rozumiesz? Ona nic. Dawałem ciała po prostu non-stop, raz po raz. Ona jest jakimś aniołem wybaczającym. Jest aniołem wybaczającym. Mówię, fajne dziewczyny w ogóle zleją to i wejdą w to i normalnie. To tak, no tak się zdarza, no życie to życie, prawda? Tak. Niekoniecznie musimy, tak, przyjdzie na moment i przyszły były momenty, że tak. Było elegancko, chodziliśmy sobie. I to jest też jakby naturalne. Ale tu takie, wiesz, sprawdzenie się w boju, w życiu, w takim codziennych obowiązkach i tym, no bo ja też potrzebowałem wsparcia z tej strony, w tych codziennych obowiązkach, bo jak tak się mówi, ale no, samotny facet nie da sobie rady, nie wierzę w to. Dobrze wychować dzieci sam, w pojedynkę. Musi być ta druga połówka, i musi być kobieta, musi być element domu, rodziny całej i to wszystko Monia nam przyniosła, dała i posklejała nas. I nie ma już śladów. To małe blizny zostały. Ty kiedyś tak pięknie powiedziałeś w wywiadzie o Monice, wiesz? Ja nawet tutaj mam ten fragment, bo akurat mnie przynajmniej bardzo, bardzo rozczulił. Byłem emocjonalnym wrakiem, skulony, niepewny, stłamszony. A ona weszła w to bez użalania się nad sobą. Ogarnęła cały ten połamany kram, powycierała łzy i swoją miłością nas ocali. Najdroższy, jak ładnie. Wiesz, byś tak powiedziała. To no, chyba bardzo miłe mnie. Bardzo miłe. Bo sama powiedziałaś, że weszłaś od razu w taką, rutynową sytuację domową, z nieswoimi dziećmi i wiesz, jakby byłaś od razu w akcji. A kobiety lubią jednak te momenty takiego randkowania, docenienia, właśnie takiego tu się wystroję, tam wyjdę. Ciebie to wszystko minęło, od razu weszłaś w swoją rolę. Ale jak zostałaś doceniona w tym? Tak, tak, oczywiście zawsze jestem doceniona. To... mam męża po prostu... cierpliwego. Słuchaj, ty jesteś cierpliwy, ale jaką ona ma energię. Myślę, że tego ci trzeba było. Super, bardzo mi się to podoba. A ja też marzyłam, wiesz, ja naprawdę jestem baba. 100%. Nie ma... Ja w kuchni... Też super. Odnalazła się wszędzie. Nie, Boże, jak ona gotuje, jest masakra, ja jestem, jak ty trzymasz taką linię w takim razie? Nie, bo ja próbuję, wiesz, i próbuję i coraz bardziej. Ja wam chciałem powiedzieć, drogie panie, tu mówię do kamery, że to jest ostatni Mohikanin. Moja żona. Bo teraz są czasy inne, teraz są czasy kultu młodości, pięknie wyglądać, social media, bywanie, zabawa, wszystko to taki blik, wszystko kolorowe, polukrowane. Jest tak. Natomiast zwykła żołnierka, nikt tego nie wie, jak to smakuje, dopóki się nie, na przykład nie urodzi nagle dwójka albo trójka dzieci, to wtedy jak wpadasz w to i nie wiesz, gdzie włożyć ręce, no to zaczynasz rozumieć, co twoja babcia czy twoi rodzice i jak to wszystko wygląda. Jak to może wyglądać? Oczywiście niektórzy sobie dają radę, mają ludzi dookoła, ale nie wszyscy to mogą, prawda, w taki sposób żyć. Dziwiłem się bardzo, też z drugiej strony. Młoda, fajna laska. Młoda, powiedziałam. Rezygnuje z kariery w Ameryce, rzuca tam naście lat pobytu i wchodzi w takie ciężkie, psychologiczne, rozumiesz, logistyczne, laboratorium wręcz, no więc to jest... Ale słyszysz, na koniec dnia ona mówi, że właśnie tego jej było trzeba. Tak. Że właśnie w tym ona się odnalazła, spełniła. Ja naprawdę... To masochizm jest. Jak ktoś marzy, żeby... Dziękuję, ja dziękuję, jestem pełen podziwu, bo mówię, ja bym się nie zdecydował na to. Wiem, już mi to facetem, mówiłeś. Że... Obcy facetem, ja cały czas jeszcze, jak, to wszystko... Wiesz, jak ktoś nie jest takie proste. Śrubkę podkręcić, to mówię, wziąłbyś mnie? Z dziećmi? Nie. Poczekaj, ale teraz on przepiękne rzeczy o tobie mówi i możesz sobie poczytać takie laurki, ale zanim go poznałaś, to sobie w mediach mogłaś o nim całkiem słabo poczytać. No, że tu dzieci, że rozwodnik, że artysta, że bawi damek, nie wiem co tam jeszcze było. I to nie były rzeczy, które mogłyby młodą, atrakcyjną kobietę z Ameryki zachęcić. Nie czytałam, naprawdę. Nie czytałam. Nie czytałam. Nie czytałam, bo... Pamiętaj, ja bym czytał. Musimy wszyscy jeszcze raz zapamiętać, że ja kliknęłam naprawdę przypadkowo. To nie jest tak, że ja sobie najpierw poczytałam i kliknęłam. Także ja w ogóle nie czytałam. Czyli ono dla ciebie carte blanche? Nie,
Znałam Roberta tylko i wyłącznie z metra, byłam fanką, okay. Jeździłam za metrem. Trafiałam głównie na ciebie i na Edytę, tak. Ale naprawdę jeździłam, ja byłam taka trochę psycho. Wszędzie, więc trafiłam chyba raz na Kasię Groniec i na ten drugi, wiesz, ale trafiłam, także znałam z metra i koniec. Później cały program, paręnaście lat później, jak Robert prowadził program w innej telewizji niż Polsat, to ja tego już nie znałam. Już nie znałam Roberta z tej strony. Nie oglądałam Jedynki, nie oglądałam tego programu, więc no oczywiście jak jest Robert Janowski, no to dla mnie jest przede wszystkim metro, tak? Teraz może dla nowego pokolenia, dla naszych dzieci, które znają tylko metro z CD, bo mamy to, no to wiadomo, że jesteś prowadzącym. Dla innego pokolenia jesteś już, byłeś prowadzącym. No, teraz dlatego jesteś, twoja twarz brzmi znajomo. Więc no wiadomo, że inaczej. Dla mnie to był cały czas, więc jak mi się kliknęło Robert Janowski, to nie jest tak, że ja nie wiedziałam, kto kompletnie. Znaczy nie mogłam być pewna, czy to jest ten faktycznie, bo tych Robertów Janowskich fake takich kont jest tam naprawdę sporo. No i co? No i nic. Super. Czyli jesteście szczęśliwą, pełną już rodziną. Młodą. Parą młodą, rodziną już ze stażem. No tak, tak niby normalnie, wiesz, bez szaleństw takich. Żyjemy sobie spokojnie, chodzimy, kupujemy sobie teraz te wyciskarki, bo mam gotowe. Czyli zdrowo sobie żyjecie. Etapie, tak. Ale słuchajcie, powiedzcie, czy jest w waszym życiu coś, czego wam brakuje? To pewnie by się znalazło. Mi brakuje tego, że za dużo zimnych miesięcy. Czyli słoneczka, ciepełka, energii ze słońca ci brakuje. Bo mam motor od wielu lat i bardzo krótki jest okres motocyklowy, więc chętnie bym pojeździł wiele miesięcy dłużej. Mhm. Pojeździlibyśmy razem, więc no to tego nam mi brakuje tylko. Mhm. A tobie, Monia? Mi brakuje dziewczyn moich, nieba. Bo już poszły sobie, Aniela poszła, pojechała do Paryża. Kawał, a Tolka we Wrocławiu, więc trochę, ale my bardzo dużo czasu razem spędzałyśmy i ja widziałam tak... Wyfrunęły, no. Tak, wiesz, jak miały 11 lat, 13 i teraz 23 i 21, no to jest w ogóle przepaść, rozumiesz? I ja ten czas przechodzenia z dzieci, na młodzież, na kobiety, bardzo przeżyłam, ale taka byłam też spokojniejsza, że dosyć już tych pomidorówek, już wiesz, tego napierdykam, już wystarczy, już można sobie. I teraz idziemy sobie na kawkę, bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem, we trójkę. I tego, kurde, za daleko są. No to słuchajcie, ja wam życzę, żeby w tym waszym nowym życiu jako para była masa miłości, masa energii, tej dynamiki, wszystkiego dobrego, czego wam trzeba. No i czego? No więcej słońca. Czego i państwu życzymy wszystkim. Kochajcie się, mimo że to nie jest takie proste, ale możliwe. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.